Właśnie przywieźliśmy słomę, kostki słomy pod przydomowy warzywnik. To są kostki takie wielkości 40 na 50 na 70 gdzieś mniej więcej centymetrów i one są optymalne. Mniejsze są za małe. Kostki były w stodole, w związku z tym one są bardzo przesuszone. Jak włożymy tutaj rękę, to jest sucho. Trzeba te snopki, te kostki słomy odpowiednio przygotować. I teraz jest dobry czas, dlatego że jeżeli zakładamy największy boom wysiewowy 15 maja czy po 15 maja, to mamy miesiąc, troszeczkę więcej nawet, na to, żeby codziennie pracować nad tymi snopkami, kostkami, o ile nie będzie deszczu. Tutaj są te snopki takie świeże, tak, suche. Można sobie na nich teraz jeszcze posiedzieć. A tutaj jest już pół roku kompostuje się, więc ona, ta kostka jest zupełnie inna. No to trzeba się teraz zabierać do roboty, tak. Tutaj nie wiem, czy tu będzie coś nasiane. Znaczy, czy one będą stały w tym miejscu, bo będzie to wabić dziki, które przychodzą tutaj pod siatkę. Jeszcze się zastanowimy, jak to będziemy wszystko układać, ale na pewno będzie pięknie.